W Wielkim Tygodniu w całym kraju ruszyła Noc Konfesjonałów. To akcja, podczas której księża spowiadają wiernych do późnych godzin wieczornych. To okazja dla tych, którzy ze spowiedzią zwlekali do ostatniego momentu. Kościół wychodzi z taką inicjatywą, żeby dać też możliwość okazji do spowiedzi, nie tylko w ciągu dnia, bo wiemy, że rytm życia osób dzisiaj jest bardzo szybki, ale też wieczorem i w nocy tak naprawdę, żeby święta wielkanocne były czasem przeżytym głęboko wewnętrznie, nie tylko zewnętrznie, ale jest to czas Paschy, czas przeżywania, nawracania swojego serca. Noc Konfesjonałów organizowana jest przez Kościół Katolicki od ponad 10 lat. W inicjatywie bierze udział kilkaset parafii z całej Polski. W tym roku w województwie śląskim akcja odbywa się w ponad 80 kościołach. Najwięcej księży będzie czekać na wiernych w Wielki Piątek. Atmosfera czuwania przy Bożym Grobie czy przy ciemnicy na pewno sprzyja temu, żeby w nocy w ciszy zastanowić się, odbyć dobry rachunek sumienia, odprawić i przygotować się do spowiedzi. Podczas Nocy Konfesjonałów będzie można skorzystać ze spowiedzi do godziny 22 lub 23.